Ale super tatuaże. Pasowałby mi? Tylko, że jestem niepełnoletnia i potrzebuję zgody. Mamusiu, mogę sobie zrobić tatuaż? Proszę, proszę, proszę. Że co? Nie ma mowy. Zapomnij. Ciągle mi podcina skrzydła. Wezmę sprawy w swoje ręce. Czekaj. Mam pomysł. I mama nie będzie zła. Narysujcie wzór na ręce. Sofia wybrała serce. Posypcie je pudrem dla dzieci. Wytrzyjcie i spryskajcie lakierem. Spójrz. Fajny, co? Czekaj, nabiorę ją. Patrz, mamo. Masz szlaban do końca życia. Ale to zmywalny tatuaż. Ach, dowcipni się z was. Ale wieje. Mogłam założyć wiatrówkę. Hej, wracaj. Niepotrzebnie go brałam. Spinka. Zapomniałam o niej. Wiem, jak naprawić ten problem. Jeśli macie wełnianą czapkę, przypnijcie ją do włosów. Za pomocą spinki. A nakrycia głowy nic nie zwieje. Znów myślisz o niebieskich migdałach? Chyba fajniejsze niż lekcja. Brian chce się spotkać po szkole. Nie wierzę. Pewnie. Dlaczego ładniej się nie ubrałam? Jeszcze mnie wyśmieje. Chyba, że... Myślicie, że się przydadzą? Odpicujcie strój, przecinając go w pół. Tylko powoli. Teraz schowajcie rogi. Złapcie za końce i zwiążcie razem. Dosyć mocno. Ładnie, co? I wystarczyło jedno cięcie. Wow, super wyglądasz. I to wszystko dzięki nim? Jestem pod wrażeniem. Nawet jak się pomalowałyście, musicie mieć pod ręką to i owo. Gruba ta paleta. Zmieszczą się pędzle? Jeszcze szczotka. I koniecznie butelka wody. Proszę bardzo. Jest jeszcze miejsce? Ale tu ciasno. Nie mam większej torebki. Przyda mi się coś małego. Hej! Spójrzcie na te szpatułki. Lili? Mogę kilka pożyczyć? Dzięki. Nadadzą się idealnie. Po co brać całą butelkę? Skoro wystarczy zwykła szpatułka. Wystarczy zanurzyć w korektorze. Gdy nabierzecie odpowiednią ilość, będą gotowe na później. Woreczek utrzyma wilgoć. Tylko pamiętajcie o zapięciu. Teraz można iść. A woreczek zmieści się wszędzie. Nawet tutaj. Wychodzę. Pa, Betty. A co to za bałagan? Serio? Już lato. To znaczy jedno. Golimy pachy. Zaraz się zleje. A, patrz, jak chodzisz. Betty? Co z twoją brwią? Czy ja właśnie ją zgoliłam? To przez przypadek. Odłóż tę maszynkę, Betty. O! Proszę.
Nie widzisz, jak wyglądam? Daj mi pomyśleć. Ta łyżka ma idealną krzywiznę. Można odrysować od niej brew. Wystarczy iść po linii, widzisz? Na koniec wypełniamy. To naprawdę działa. Nikt nie zauważy, co się stało. Sama zobacz. Pokaż. Jesteś geniuszem make-upu, Lili. Mało brakowało. Uf. Co by tu ubrać? Może to? Nie. Za bardzo znoszona. Może różowa? Dziura? Jak to się stało? Skąd tu się wzięła ta pizza? Może czerwona? Zero plam, zero dziur? Tak, zostałaś wybrana. O, ale dzisiaj świetnie wyglądam. Zaraz, coś za luźne w ramionach. O, są za duże. No hej, bransoletko, przydasz mi się. Włożę cię pod bluzkę i zwiążę recepturką. O tak. Teraz druga bransoletka. Zaraz obok pierwszej. I ostatnia. Tu będzie idealnie. O, wow, ale to się fajnie prezentuje. Nie wierzę własnym oczom. W życiu tak dobrze nie wyglądałam. Można wychodzić. Będzie wycinane. Uwielbiam kreatywność. Ale jej zrobię niespodziankę. Wszystkiego najlepszego, Ani. O, dziękuję. Co tam chowasz za plecami? O to ci chodzi? To dla ciebie. Uwielbiam prezenty. Ciekawe, co to? O, kupiłaś mi tą spódnicę. Dziękuję, jesteś najlepsza. Od razu ją przymierzę. O nie, za duża. O, kurczę, nigdy nie mogę zapamiętać twojego rozmiaru. Przepraszam, może da się coś zrobić? Nożyczki. Spokojnie, Ani, naprawię to. Ciach. Tak, mam dobre przeczucie. Ściągaj tę spódnicę. Pora na małe cięcie. Rozłożę ją na stole i pozbędę się guzika. Tu go położę. Teraz będziemy ciąć wzdłuż szwu. Jeszcze trochę. Aż do samej góry. Pora na ostatni etap. Zapinamy na ten ekstrawagancki guziczek. Gotowe. Możesz przymierzyć. O, ale super. Teraz musi pasować. Udało ci się. Pasuje idealnie. To najlepszy prezent od najlepszej przyjaciółki. Wyglądasz świetnie. A tak, wreszcie wieczór nie robienia nic. Kto to może być? Cholerka, kompletnie zapomniałam o randce. O nie, mam wciąż mokre włosy. No dalej, układajcie się. O nie, skończyła mi się kola. Hej, mam świetny pomysł. Dzięki. Plastikowy kubek na ratunek. Macie mokre włosy? Spróbujcie tego szybkiego sposobu na fryzurę. Postawcie kubek na głowie. Bierzcie pasma włosów i okręcajcie je wokół kubka jedno po drugim. Nie zapomnijcie o wsuwkach. Przypniecie nimi włosy na miejscu. I tak dalej. Wszystkie włosy owinięte. Nie zapomnijcie przypiąć ostatniego kosmyka. Na końcu łapcie za suszarkę i już! Wszystko suche? To wyciągnijcie kubek. Patrzcie, jak loki Amy opadają w idealnych falach.
Jejku, od kiedy to jest modelką fryzjerów? Laska, jesteś gotowa na wejście. Jejku, jak zrobiłaś sobie tę fryzurę? Oj, taka tam sztuczka, nic wielkiego. Amy, wyglądasz oszałamiająco. Tak, wiem. Idziemy na kolację? Sofia, patrz! Naprawdę, Amy? Aj, przepraszam. Masz, spróbuj tego. Jak to ma niby pomóc? Zawsze możecie liczyć, że te kilka sztuczek uratuje was z każdej sytuacji. Wow, jak to zrobiłaś, Amy?